Poznańscy radni po raz kolejny zmieniają kryteria naboru do przedszkoli. Po konsultacjach z dyrektorami placówek zrezygnowano z tych, które się nie sprawdziły, jak choćby miejsce zamieszkania. W zamian mamy nowe pomysły na to, jak najsprawiedliwiej rozdzielać miejsca w placówkach. A w tym roku znów może być o nie bardzo ciężko. Karolina Schłotwińska-Lisiak. Pracujący rodzice nie będą mogli już liczyć na dodatkowe punkty za każdą kolejną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Szef Komisji Oświatowej uspokaja jednak, że nowe kryteria naboru nie oznaczają wcale, że dla dzieci pracujących rodziców może zabraknąć miejsca w przedszkolach. Zrezygnowano z rozważanych też poprzednio preferencji dla dochodów, była trudność z weryfikacji dochodów rodziców, czy na przykład preferencji osób zamieszkałych w Poznaniu. Natomiast dla pracujących rodziców ta preferencja pozostała. Nadal będzie się liczyć odprowadzanie podatków w Poznaniu, posiadanie rodzeństwa w danym przedszkolu i preferencje rodziców co do wyboru placówki. Najważniejszą zmianą jest natomiast wprowadzenie preferencji dla 4-, 5- i 6-latków, którym samorząd jest zobowiązany zapewnić miejsce w przedszkolu. Ma to oczywiście związek ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla 6-latków. Niestety oznacza to również to, że dla 3-latków może zabraknąć miejsca w przedszkolach. Karolina Słotwińska-Lisiak, Teleskop.